Świat według kiepskich zna każdy Polak i nie uważam, aby to stwierdzenie było w jakikolwiek sposób przesadzone. Perypetie rodziny mieszkającej na ulicy Ćwiartki 3x4 śledziło przez lata miliony widzów w naszym kraju. Dlatego właśnie dziś postanowiłem przyjrzeć się bliżej temu fenomenowi i spróbuję odpowiedzieć, dlaczego właśnie ten serial stał się takim hitem. Zanim jednak przejdziemy do materiału, to tych, co jeszcze nie subskrybują kanału, zapraszam do zostawienia suba oraz wszystkich pozostałych do zostawienia łapki w górę. Zajrzyjcie również do naszego Discorda, do którego link macie w opisie. Myślę, że próbując odpowiedzieć na pytanie, co stoi za tak wielkim sukcesem kiepskich, należy zacząć od niepowtarzalnego klimatu oraz od świetnego dopasowania aktorów do ról głównych bohaterów. Ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, gdy nie ma już z nami Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego, aby ktokolwiek inny mógł zastąpić ich w rolach legendarnych sąsiadów. Mało jaki aktor potrafiłby swoją grą aktorską nadać swojej postaci tyle autentyczności i charyzmy, co aktorzy z kiepskich. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić nikogo innego w roli Waldusia czy Fertka. Początkowo role te miały być powierzone zupełnie innym aktorom, jednak los sprawił, że to oni otrzymali te wspaniałe role i nadali tym postaciom niepowtarzalne charaktery. I tak uważam, że w pierwszej kolejności to aktorzy stoją za sukcesem tego serialu. Nadając charaktery głównym bohaterom sprawili, że każdy ich pamięta i każdy wie, kim jest Ferdek, Paździoch czy Boczek. Gdy Walduś wracał po przerwie do grania w serialu, żyła tym cała Polska, co ponownie pokazuje, jak genialne były kreacje aktorskie w tym serialu. W żadnej innej polskiej produkcji czyjeś odejścia czy powroty nie pobudzały takiego poruszenia wśród Polaków. Na drugim miejscu trzeba postawić klimat, jaki wylewa się z tego serialu. Całe otoczenie i wydarzenia, jakie obserwujemy, są bardzo wyraziste i pasują do polskiego klimatu i poczucia humoru. Cały serial i klimat, jaki w nim obserwujemy, mimo iż jest czasami mocno przesadzony, to w satyryczny sposób pokazuje polską rzeczywistość, którą przecież każdy z nas dobrze zna. Andrzej Grabowski kiedyś w wywiadzie powiedział, że Kiepscy to serial dla ambitnych i nieambitnych. Miał na myśli to, że jednym wystarcza po prostu humor, który dostaje oglądając serial, a inni dostrzegają w nim prócz tego odbicie wad wszystkich Polaków. W tym momencie myślę, że przechodzimy do sedna. Kiepscy to nie tylko głupkowaty i czasami wulgarny humor, ale także satyra o Polakach. Każdy oglądający może znaleźć w nim coś dla siebie. Ta uniwersalność sprawia, że mało kto nie lubi tego serialu. I mimo, że tak naprawdę opowiada on o patologicznej polskiej rodzinie, to nie stawia bariery dla widzów, będących wykształconymi i oczytanymi ludźmi. Polsat przeprowadził kiedyś badania, z których wynikało, że widzami kiepskich są w większości ludzie wykształceni i pochodzący z dobrych rodzin. To badanie pokazuje, że Kiepscy mimo wulgarnego humoru nikogo nie odpychają. Serial przez lata na bieżąco komentował w zabawny sposób sprawy ważne dla Polaków i wydarzenia. Przykładowo powstał odcinek skupiający się na Euro 2012, które było niebagatelnym wydarzeniem dla naszego kraju. Ale oprócz tego serial naśmiewał się chociażby z polskich urzędników czy biurokracji. Pokazując te problemy i wydarzenia, z którymi zmagał się tak naprawdę każdy Polak, widzowie mogli w bardzo przystępny sposób zrozumieć bohaterów i to, co działo się wokół nich. Śmierć dwójki głównych aktorów staje na przeszkodzie kontynuowania tego legendarnego serialu. Kierownictwo Polsatu jednak nie ma zamiaru rezygnować z tej kury znoszącej złote jaja. I zapowiedzieli, że dopóki Andrzej Grabowski będzie chciał grać, to serial będzie kontynuowany. Przed twórcami stoi zatem wielkie wyzwanie kontynuowania tej historii. Wielu widzów już od dawna mówi, że Kiepscy powinni się skończyć i że ta historia nie powinna być dalej ciągnięta. Mi pozostaje tylko obserwować, jaki los czeka tę produkcję. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Kiepscy.